Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Przecudne światło wieczności oblało, świętymi blaski, dzień złoty pogodny, co wieńcząc książąt apostolskich chwałą, grzesznym do nieba ściele tor swobodny. Oddźwierny niebios, mistrz narodów święty, świata sędziowie, światłości tej ziemi. Piotr zmarł na krzyżu, Paweł mieczem ścięty, w senat żywota weszli uwieńczeni. Ciebie, o Piotrze, prosim w imię Pana, rozwiąż Twym słowem pęta grzechów twarde. Tobie, pasterzu, wszak władza nadana, otwierać niebo, zamykać otwarte. Oświeć nas, Pawle, o mistrzu wsławiony, i z sobą w górę wznieś serca gorące, gdzie wiara widzi światło bez osłony i jasna miłość króluje jak słońce. O szczęśliwy Rzymie, grodzie poświęcony, dwóch apostołów chwalebnym męczeństwem. Ty jeden w szkarłat krwi ich przystrojony, wśród wszystkich blasków jaśniejesz pierwszeństwem. Trójcy Najświętszej niechaj wszystko składa, hołdy i chwałę, cześć i uwielbienie, która w jasności całym światem włada, przez wszystkie wieki wieków nieskończone. Amen. Prosiłem za Tobą, Piotrze, aby nie ustała Twoja wiara, Ty zaś utwierdzaj swoich braci. Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: jestem w wielkim ucisku i zalękniony wołałem: każdy człowiek jest kłamcą. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców. O Panie, jestem Twoim sługą, Twym sługą, synem Twojej służebnicy. Tyś rozerwał moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem, w dziedzińcach Pańskiego domu, pośrodku Ciebie, Jeruzalem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Prosiłem za Tobą, Piotrze, aby nie ustała Twoja wiara, Ty zaś utwierdzaj swoich braci. Najchętniej będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Mówiono wtedy między narodami: wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła. Odmień znowu nasz los, o Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najchętniej będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Piotrze, Ty jesteś pasterzem owiec Chrystusa. Ty jesteś głową apostołów. Tobie powierzono klucze Królestwa Niebieskiego.
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swojej woli. Ku chwale majestatu swej łaski, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął, dla dokonania pełni czasów. Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie, jako głowie, to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Piotrze, Ty jesteś pasterzem owiec Chrystusa. Ty jesteś głową apostołów. Tobie powierzono klucze Królestwa Niebieskiego. Przekazałem Wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł, zgodnie z Pismem, za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem, i że ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie. Apostołowie głosili Słowo Boże z wielką mocą. Apostołowie głosili Słowo Boże z wielką mocą. Świadczyli o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa z wielką mocą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Apostołowie głosili Słowo Boże z wielką mocą. Piotr apostoł i Paweł, nauczyciel narodów, głosili nam, Panie, Twoją Ewangelię. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Piotr apostoł i Paweł, nauczyciel narodów, głosili nam, Panie, Twoją Ewangelię. Z ufnością zanośmy nasze błagania do Chrystusa, który zbudował swój Kościół na fundamencie apostołów i proroków. Pospiesz na pomoc swojemu ludowi. Ty powołałeś rybaka Szymona, aby stał się rybakiem ludzi. Wezwij wielu pracowników, aby zbawić wszystkie narody. Pospiesz na pomoc swojemu ludowi. Ty uciszyłeś burzę na morzu, aby łódź uczniów nie zatonęła. Zachowaj Kościół od wszelkiego zamętu i umocnij naszego papieża. Pospiesz na pomoc swojemu ludowi. Ty po zmartwychwstaniu
skupiłeś wokół Piotra swych rozproszonych uczniów. Dobry pasterzu, zgromadź cały swój lud w jednej owczarni. Pospiesz na pomoc swojemu ludowi. Ty posłałeś Pawła apostoła, aby głosił Ewangelię poganom. Spraw, aby wszyscy ludzie usłyszeli słowo zbawienia. Pospiesz na pomoc swojemu ludowi. Ty powierzyłeś swojemu Kościołowi klucze Królestwa Niebieskiego. Otwórz bramy niebios wszystkim, którzy za życia ufali w Twoje miłosierdzie. Pospiesz na pomoc swojemu ludowi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty nam dałeś dzień świętej radości w uroczystość apostołów Piotra i Pawła. Spraw, aby Twój Kościół wiernie zachował naukę apostołów, od których otrzymał zaczątek wiary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.